Ze mną jest Matt Watson i zapytam go najpierw o ten mecz, o trudną porażkę dzisiaj, co zdecydowało. Mo, tough game today. What was the most important factor today that you lost? The most important factor was that, you know, for the second and third quarter, we got out of our offense, and we got out of our rhythm. I don't think I didn't play the best game tonight, and I think I forced a lot in the second quarter, and I don't think I put my team in the best position to win. Dzisiaj mówimy o, że tutaj zagrali słabsze drugą i trzecią kwartę, kiedy brakowało im rytmu, a także w najważniejszych momentach on nie grał dobrego meczu, zabrakło mu jego pomocy dla zwycięstwa. What exactly was that you didn't help the team? What was the problem with the defense of Anvil Włocławek? What was that? I think they play hard on defense. They didn't do anything that we expected, but the fact of the matter is I didn't make any shots tonight. And when I don't make shots, you know, the defense doesn't have to key in on me and they can key in on my teammates. You know, I think all my teammates played extremely well, but I don't think I did my part tonight. Mo mówi o tym, bo zapytałem, co dokładnie się stało dzisiaj, że nie był w stanie pomóc zespołowi. Mówił, nie trafiałem po prostu rzutów i w takim momencie jest mi bardzo trudno grać na dobrym poziomie. Zawodnicy z mojego zespołu grali naprawdę bardzo dobrze, ale dzisiaj im nie byłem w stanie pomóc. Zapytam jeszcze Mo o jego transfer, ewentualne odejście z klubu. Jak widzi tę sytuację, o której wszyscy tutaj mówią? Mo, there's a lot of talk about you executing this clause in your contract and leaving Toruń. What's your position now about this? I'm not really thinking about that right now. You know, we just took a tough loss, so I hate losing, so I mean, I'm really upset. So, you know, my thing is right now is I just want to spend some time with my teammates and spend some time with my family, and I'll think about everything else tomorrow. Okay. Thank you very much. Thank you. Jeszcze przetłumaczę, co powiedział Mo. Powiedział, teraz jestem zły, teraz jestem zdenerwowany, teraz nie myślę o tym, myślę o tym, żeby spędzić trochę czasu z moją rodziną, z moimi kolegami, a jutro będę myślał o tym, co będzie dalej. Pewna odpowiedź już w tej odpowiedzi myślę, że jest.